Siemano wszystkim, TCG z tej strony. Dzisiaj kolejny odcinek ze Space'ów. Ja sobie tutaj już puszuję po naszej bazie. Ostatnio z pojazdem sobie zmieniliśmy parę modów. Jak widać, trochę baza się uszkodziła. Widać, paru elementów nie ma w niej. Na szczęście jeszcze nie mieliśmy jej uszczelnionej, więc powietrza nie straciliśmy. Tutaj musimy podłączyć sobie naszą stację medyczną do naszej sieci rurociągów. Tak samo tutaj za ścianą widzę, też dziura jest. Parę elementów poznikało. Na szczęście tutaj mamy wszystko już gotowe, więc ciągle mamy tworzenie naszych sztabek w rafineriach, tak samo w piecach hukowych. Natomiast w assemblerach wszystko się też przetwarza. Przynajmniej to, co jest ustawione. Teraz zobaczymy, co się w ogóle produkuje. Szkło jest rzucone. Ale nie mamy tego. No spoko. Wrócimy. No, to się będzie robiło. To jest najważniejsze. Płytki metalowe. Niech się robią. No i zaraz będziemy tutaj łatać, bo nie będziemy mogli za bardzo tlenu sobie odzyskać w naszych kostiumach. Jak widać, mam już 61% i nie mogę uzupełnić, bo nie mam jak. Zabieram się do pracy. Teraz powinien pojazd dołączyć do nas. No, Widziałem. cześć. No, cześć. Na razie tylko na TS-ie siedzi, ale już się dołącza do nas na serwer. O, już jestem. No spoko. Zaraz zobaczyć, co jakieś wszaki narobiły się. O kurde. Trochę dziura jest. No nie tylko tu. Na zewnątrz też jest para. Nie, muszę to zobaczyć. Usunąłeś kompletnie ten most. Tak, kompletnie. Tak, na zewnątrz to, co podłączałem wczoraj, tyle to zniknęło. Jakiś porządek tutaj w tym trzeba zrobić. I dobra, tutaj gdzieś tu. Tu są. A, bo to na drugim statku. No właśnie. Dlaczego na drugim statku? Chciałem, żeby na tym się robiło. Znowu spamieniłem, jak ja to lubię. I elementy konstrukcji. No ale to się robią, spokojnie. A, to co najważniejsze, żeby chociaż postawić można było. Szkic zrobić. Dobra. Teraz tylko obrócić. A. Wszystkie stalowe płytki ukradłeś? Nie, one się robią. Dopiero. No, trafi coś nie mogę. Raz, Jasne. dwa. No i dobra. Tu mamy już tylko do zespawania, jak widać. Ale trzeba mieć włączone. No i trochę elementów jest do zrobienia. Zobacz, jak tam na zewnątrz. Biorę silniki, co tam, metalowe rurki jeszcze były potrzebne. Tak, masz w tym. W małym kontenerze obok siebie. Elementy konstrukcji. O, tutaj wszystko zniknęło. Też widzę. O, nice. Na zewnątrz? Tak, na górze co robiłeś? No, mówiłem się właśnie. To, że to nie zniknęło, A bo się wszystko wynająłeś tam rozleciało. trójnik? Trójnik, bo tutaj będzie potrzebny chyba trójnik gdzieś. Patrzyłem przed chwilą i teraz już nie pamiętam gdzie. Zaraz będę patrzył. Na razie wszystko poustawiać trzeba na nowo. A tam u góry chyba będzie trójnik potrzebny. Kuźwa. Nie mam płytek. Ja zawsze metalowych szybek nie mam. Metalowych szybek? No. To takich jeszcze nie widziałem, wiesz. Szybek kuloodpornych. Ale metalowe szybki też spoko. Jest tam, ciągle. Na razie zostawię tutaj przejście, bo ona było wychodzić na dwór. Przez hangar ten pierwszy. Nie trzeba będzie tak cudować.
I jeszcze, co tu jeszcze do załatania? Tutaj coś robisz. Spoko. Tam jeszcze trzeba. Ale znowu metalowych płytek mi brakuje. W drugim statku trochę jest zrobiony. I tutaj coś mieliśmy, jakąś dziurę. Dobra, chyba tyle będzie, mi się zdaje. To wszystko robiliśmy wczoraj. Później zobaczymy, że nic nie działa, bo tam jedna rurka gdzieś w środku jest. To dopiero by było takie kopanie. Daleko. No, trzeba trochę pocudować się zostawieniem. Jeden. No, już do tej. Drugi. No, zapomniałem. Do stacji medycznej już się podłączenie. O, super. Teraz jeszcze na zewnątrz do assemblerów trzeba podłączyć. A stacja medyczna ważniejsza. No to tak, bo tlenu brak. Ja tak wychodzę z krajopoda i nagle 75% tlenu. What? A ja w ogóle w tym krajopodzie się nie ładuję. Ten. Właśnie. Tak pytając, co on jest podłączony w końcu, czy jest niepodłączony, bo tak nie pamiętam. Nie, on mi się nigdy nie ładuje w krajopodzie. Mi się ładuje, ale nie zawsze. Widocznie ma humory. Ale on chyba jest niepodłączony. Tyle, że jest. Jak No. ci się ładuje? No właśnie nie wiem. Tego coś się buguje. Tu jest podłączenie od tyłu, ale go nie jest. Nie mogę go podłączyć w tej chwili. Trzeba by ściany rozwalać. I tak pięknie działa. Po jakimś update'cie właśnie krajopod, że wystaje głowa nam. Ja to nie mogę się ładować. Ja sobie wejdę. Wygląda to tak, ale z zewnątrz wygląda to całkiem inaczej czegoś. No i też latarka się wyłącza. O, właśnie tutaj mówiłem o tym. A to nie trójnik, to ten. To w sumie to można właśnie tutaj by zrobić to. Lol, uciekły mi wszystkie te rury, została mi tylko ta prosta. Wszystkie mi uciekły. Muszę na nowo postawić. Dobra, tu zamienimy na trójnik zaraz, tylko sobie zrobię przejście do krajopoda. W sumie to można by zrobić dwa może. Dla nas obydwu. Jakoś to. Czego w ogóle pokój medyczny krzyczy, że go uszkodziłem? Jakoś z tą ścianą tutaj wymyślić. Jakoś to wsunąć bardziej może by. A ten z tymi rurami to jakiś nowy mod był, czy to on już trochę był? Ktoś utworzył kanał. Te co teraz używamy, te rury? No. Więc to ja specjalnie ich szukałem. Bo ich nie było nic wcześniej. Już mamy wyjście na zewnątrz. No dobra, powiększymy tutaj w tym miejscu. I tak trzeba taki ładny łuk zrobić. Stalowych płytek trzeba zrobić masową produkcję. Dobra, już ustawiam. Produkcja. Trójka. Dobra, 1000 wróciłem. To na starczy na dłużej. Może. Może. Mojże. Mojże. Mojże tak, mojże nie. Jeszcze ta udręka, kiedy będzie trzeba latać z tymi stylowymi płytkami, żeby montować te najzwyklejsze bloki. No dobra, to postawimy sobie stację medyczną jakoś tutaj. Tutaj trzeba wszystko wyciąć.
długo zapamiętał całą recepturę tych wszystkich ról. A, no, po takim czasie. W ogóle... już zrobiłem wszędzie praktycznie podłączenie. No i dobrze. No. No, ale ty widzę, że mi zrobisz więcej roboty. Lubię montować rury. Lubisz bardzo. A, i teraz, to teraz postać, tak? Naładuj się w stacji medycznej. Póki jeszcze Mojże? Tak, póki jeszcze Mojże, bo ją rozwalimy. Zostawimy na miejsce. Nie zdążyłem ja się naładować. Ale jeszcze ma. Bo nie można się we dwóch ładować. A co, tlenu nie masz? Mam. A, no to jak masz tlen, to tylko pronto zsiądź tutaj na tym, na siedzeniu. Patrz, ile zostało. Rura nam wypadła. Dobra, jeszcze to trzeba rozciąć. Jakie to duże, to stylowa rura. Wszystko spada, bo już miejsca nie ma w ekwipunku. Ja też miałem. Dobra, idę, zaniosę do tego kontenera. Przynajmniej dobrze, że on tu jest. Chociaż raz pomyślałeś. Ale śmiesznie. Siatka jest strasznie ciężka. Co jest ciężkie? Siatka, no tak. I widzisz szkło. I też płytki te wewnętrzne, one jakieś zbrojone są chyba. Dobra. Tu jest silny. I teraz tak, tu musimy sobie ustawić możliwość postawienia stacji medycznej. Jeszcze tego kraju poda, żeby nas dwóch nad trzech mogło tu wejść na wszelki wypadek. Coś go nie widzę. W ekwipunku teraz. No jest, dobra. No. I jak widać, musimy sobie ustawić ją tutaj w miarę sensownie. Jeszcze ona jest do góry nogami. Bywa. Bywa. Zrobimy ją tutaj. Co potrzebuję? Wewnętrznej płytki, oczywiście wszystkie wywaliłem. Myślę. To może zrobić osobne pomieszczenie do tego pokoju medycznego, czy nie? Jak myślisz? Co? Zrobić osobne pomieszczenie z pokojem medycznym. Po prostu oddzielić to. Tak, tutaj. Jest sens? No jakiś sens to ma, nie? No tutaj by się ścianę walnęło. Aż przygotuję dużo stylowych płytek. Tutaj to rozetnij tego trajopoda. Uwaga, leci! Nie, wszystko wniosłem. Weź to światło, usuń. No tam się nie mogę postawić.
Gdzie ty chcesz postawić? A jedno tutaj, bo za dużo postawiłem. Nie, to nie to, to. Dobra. Teraz tak, to jest niepotrzebne, które się wali. A, nie mam stalowych płytek. Oh, Jesus. Trochę przeróbek, jak widać, są codziennie. Co chwila. Co chwila, prawie tak. I zawsze źle. Zawsze źle. Nie no, bez przesady zawsze, to może nie. Najmniejsza zabawa jest budować ten z tych ciężkich pancernych. Wtedy to płytek trzeba robić. O weź, to już się bawił i bawił z tym. To już trzeba, z ciężkich to już trzeba mieć ten zrobiony statek ze spawarkami. Tam ubiegać to by się rok tak robił. W sumie, czekaj, bo ja nie tą stację stawiam, teraz się dopiero szczeliłem, bo przecież mamy taką też małą. Gdzie ona jest? No, taką wielką to nam nie potrzeba. O. Gdzie ona ma podłączenie? To jest ciekawe. Od dołu ma podłączenie. Czemu na odwrót postawiłem? Zaraz wracam. Już jestem. To by tak było, tak trzeba. Tak, to jest tak. Nie ma podłączenia od spodu, tak. Zrobimy to. A, i dwa. Te powinny być trzy. Jeden się zmieści tu na wejściu. Czekaj, nie spawaj tego, nie spawaj, bo to jak to ma być tak, to nie, to zrobimy inaczej. Co wiem, trzeba dzieła wywalić. Możesz to podnieść? Bo nie mam miejsca. Nie. Ale tutaj nie mogę. Dobra, właśnie tutaj pospawam. A tak to nie mogę podnieść. Dobra. Mam też. A teraz to i dobra. Stawiamy kolejny. Będą trzy na wszelki wypadek. Czego nie mogę postawić? Coś jeszcze poleży. Złom jakiś, dobra.
A Cryopoda się postawi. Tutaj tylko coś się przerobiło. 3. No. Czy aż? Co? Czy aż? Kajapody? Już wszystko będzie chyba. I tutaj się załata w taki sposób. Tu zrobiłeś, dobra. Jeszcze tutaj z zewnątrz trzeba dwie rury zaspawać. Które? Za assemblerami. Za tobą dokładnie, za tamtą ścianą. Nie wiem, czy je znajdę. No nie znajdziesz. Tu się wstawił kośne, żeby był dostęp z dwóch stron. Dobra. Kośne teraz potrzebuję. Greg! Zaraz wracam. Już jest. No dobra, my to goczymy to później, bo tutaj mi tylko przeszkadzają dzisiaj, więc do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.